Jesteśmy w Krakowie. Ale w dość nieoczywistym miejscu, bo na ulicy Retoryka. I dzisiaj zapraszamy Was do obejrzenia nietypowego odcinka z cyklu Ulice i kamienice. Nietypowego, bo chociaż tak jak w każdym odcinku z tego cyklu zajmiemy się trzema kamienicami stojącymi przy tej samej ulicy, to dzisiaj dodatkowo będą to kamienice zaprojektowane przez tego samego architekta Teodora Talowskiego. On bywa nazywany polskim Gaudim, ale czy słusznie? Będziecie sobie mogli odpowiedzieć na to pytanie po obejrzeniu tego odcinka, ale jedno jest pewne. Temu architektowi nie brakowało wyobraźni i poczucia humoru i nie wahał się ich użyć w swoich projektach. A tymczasem jest listopad, jest zimno, więc duchem zostańmy tutaj na ulicy Retoryka, a ciałem przenieśmy się do jakiegoś cieplejszego miejsca, żeby kontynuować naszą opowieść. Zostańcie z nami! Najpierw zastanówmy się, skąd wzięła się nazwa ulicy Retoryka. Otóż w zamierzchłych czasach był tutaj folwark należący do Uniwersyteckiej Katedry Retoryki właśnie. Następnie, jakieś 400 lat temu, powstała tutaj Jurydyka, czyli takie małe prywatne miasteczko należące do rodziny Ossolińskich i ta Jurydyka przejęła nazwę po folwarku, a następnie tę samą nazwę przejęła ulica. Kamienice, które będą naszymi dzisiejszymi bohaterkami, powstały na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku, czyli jakieś 130 lat temu. Wtedy środkiem ulicy płynęła rzeka Rudawa. Na początku XX wieku rzekę zasypano, tworząc tutaj szeroką aleję obsadzoną drzewami. Ulica Retoryka to świetne miejsce na spacer właśnie dzięki temu, że pomimo tego, że jest szeroka, to jej szerokości nie wykorzystano do tego, żeby wprowadzić tu jak najwięcej pasów ruchu dla samochodów, a wręcz przeciwnie. Ruch samochodowy jest tutaj zepchnięty na boki, a środkiem prowadzi szeroka, wręcz parkowa aleja. Gdyby powstała dzisiaj, to pewnie moglibyśmy ją modnie nazwać parkiem linearnym. Nasza pierwsza bohaterka stoi pod adresem Retoryka 1 i to jest kamienica narożna. Tu jest elewacja od strony ulicy Retoryka, a tu elewacja od strony dzisiejszej ulicy Piłsudskiego. Co z taką atrakcyjną narożną lokalizacją zrobił Teodor Talowski? No wykorzystał ją. Ściął narożnik, tak że łatwiej przechodzi się idąc piechotą z ulicy Piłsudskiego dzisiejszej w Retorykę albo z powrotem, więc jakby ułatwił tutaj komunikację pieszą, ale też tym ścięciem narożnika no tak zaakcentował to skrzyżowanie dwóch ulic. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej niż wyglądało, kiedy projektował te kamienice Talowski, ponieważ tutaj pojawia się taki szczyt, czyli takie ozdobne, trójkątne zwieńczenie, w tym przypadku nawiązujące trochę do architektury jakiejś manierystycznej z przełomu XVI i XVII wieku. Za takim szczytem zwykle ciągnie się daszek i tak jest w tym przypadku, ale to właśnie jest inaczej niż było pierwotnie, ponieważ ta kamienica została na początku XX wieku nadbudowana o jedno piętro i właśnie wtedy też zbudowano ten szczyt. Za czasów Talowskiego, czy jak sobie Talowski wyobrażał to skrzyżowanie, to zaakcentowanie narożnika wyglądało tak, że był ten wykusz, który tutaj jest, czyli to takie wysunięcie trójkątne muru, w którym są dwa okna i z niego on był zwieńczony nie balkonikiem, tak jak jest teraz, tylko był taki wysoki daszek, tak jakby hełm wieży, taka szpica, która wbijała się w niebo, no i właśnie podkreślała to, że tu jest narożna kamienica, skrzyżowanie róg dwóch ulic. Ale to, co jest najciekawsze w tej kamienicy, no nie tylko to, że ma ścięty narożnik, no bo umówmy się, że to się zdarzało w licznych kamienicach XIX i początku XX wieku, ale już zdradza nam pewien szczególny motyw dekoracyjny, nazwa tego budynku, ponieważ ten budynek jest znany jako kamienica pod śpiewającą żabą. I jak zaczniemy się przyglądać elewacjom, to wkrótce zauważymy, że w tym miejscu, na zwieńczeniu elewacji od strony ulicy Retoryka, w takiej niszy, siedzi sobie właśnie wesoła, śpiewająca, grająca na jakimś strunowym instrumencie, na jakiejś takiej mandolinie, żaba. No, niektórzy zakładają, że to jest nawiązanie do tego, że w czasach, kiedy ta kamienica powstawała, to środkiem ulicy Retoryka płynęła jeszcze, tak jak wspominała Natalia, rzeczka Rudawa. No i w tej rzeczce mieszkały sobie żaby, które wieczorami lubiły koncertować i to jest po prostu jedna z ich koleżanek, żaba, która razem z nimi sobie śpiewa i jeszcze przygrywa im do tych nocnych czy wieczornych koncertów. A jaką melodię
przygrywa. I tutaj też Stalowski zażartował trochę z tego, bo tutaj poniżej poziomu, na którym sobie siedzi ta żaba, pojawia się taki fryz, taki ozdobny pas muru, na którym jest pięciolinia i nuty. Więc jakbyśmy potrafili czytać nuty tak szybko, to moglibyśmy razem z tą żabą sobie zagrać i zaśpiewać jakąś melodię, która tutaj jest wypisana przez Stalowskiego na tej murze, więc na tym murze. Więc ta kamienica jakby zachęca nas do tego, żebyśmy razem z tą żabą sobie zaśpiewali. Ale jak przyjrzymy się temu, w czym siedzi ta żaba, to zauważymy, że ona siedzi w zwieńczeniu no właśnie takiego jakby szczytu, czyli takiego jakby ozdobnego trójkąta, który jest wyznaczony na tej elewacji jasnymi kamieniami, które są osadzone w ceglanej, czerwonej ścianie. No, to mogłoby się wydawać, że to jest tak, że ten budynek kiedyś był dużo, dużo mniejszy, że właściwie był parterowy, a tu był taki trójkątny szczyt, za którym już był dach. I potem z biegiem wieków on został po prostu nadbudowany, zabudowany i jedyną pozostałością tej jego pierwotnej, niedużej wielkości jest właśnie ten wystający jakby ukryty trochę w tej ścianie, tylko zaznaczony tym rysunkiem szczyt. Ale oczywiście tak nie było. Ten budynek powstał do wysokości tego gzymsu jakby od jednego razu na przełomie lat 80. i 90. XIX wieku i tu chodziło Teodorowi Talowskiemu właśnie o sprawienie wrażenia takiego, że ten budynek jest starszy niż jest w istocie i wprowadzenie pewnego kluczowego motywu, który będzie się pojawiał tutaj przez całą tę jego pierwszą fazę twórczości, czyli malowniczości. Budynki Teodora Talowskiego właśnie z końca XIX wieku łączy wszystkie to, że starają się być malownicze. Czym jest ta malowniczość Talowskiego? No, malowniczość to jest taki szczególny rodzaj piękna, że niby coś jest ładne i uporządkowane, ale pojawia się w tym jakiś element może chaosu, może jakiegoś twórczego nieładu, jakiegoś takiego zaniedbania. Często jak na przykład patrzymy z wysokiej wieży na miasto, to wydaje się, że te domy, które stoją przy jakichś prostych ulicach, ale ich dachy są na różne strony, no to właśnie to jest takie i ładne i nieuporządkowane, prawda? Więc to jest no, malownicze. Widok może być malowniczy na jakąś naturalną łąkę. No i taką właśnie malowniczość w architekturze, taki trochę chaos, a trochę harmonię, chciał właśnie uzyskać w swoich budynkach Teodor Talowski. To jest jedynka, Retoryka 1. Jej sąsiadką jest budynek pod adresem Retoryka 3 i to też zaprojektował Talowski, ale akurat tym budynkiem się nie będziemy zajmowali. Przejdziemy sobie dalej. Obok stoi Retoryka 5, która nie jest Talowskiego, więc dzisiaj też nie jest naszą bohaterką. Dochodzimy do budynków przy Retoryka 7 i Retoryka 9. I te budynki są bardzo ciekawe. Oczywiście oba są zaprojektowane przez Teodora Talowskiego, bo ten odcinek jest poświęcony właśnie jego twórczości przy ulicy Retoryka, ale one są szczególne z innego jeszcze powodu. To są budynki, gdzie Teodor Talowski nie tylko był ich projektantem, architektem, ale także ich inwestorem. To były jego kamienice własne. I w ogóle w historii architektury, a szczególnie w architekturze polskiej XIX, XX, XXI także wieku, domy własne architektów to jest coś bardzo ciekawego i bardzo szczególnego. Bo kiedy architekt projektuje sam dla siebie, czy jako miejsce, gdzie będzie pracował i mieszkał, czy jako po prostu no, inwestor, żeby być kamienicznikiem, no to może sobie pozwolić na więcej niż kiedy projektuje na czyjeś zamówienie. Nie musi się liczyć z tym, co będzie podobało się klientowi, no bo sam jest i projektantem, i klientem, więc może no, puścić wodze fantazji, może zaprojektować nie tylko po prostu budynek, ale budynek jakiś taki swój manifest twórczy, pokaz swoich możliwości. I właśnie tego typu rozwiązania, właśnie malownicze, piękne i popisowe, będziemy mogli obserwować w tych dwóch następnych kamienicach, pod 7 i pod 9. Na początek zatrzymajmy się pod 7. Ten budynek także został nadbudowany, więc patrząc na niego należy pamiętać, że Teodor Talowski wyobrażał go sobie jako jedno piętro niższy, że kończył się tutaj na wysokości tego grubego, wysokiego gzymsu. Pod nim napisana jest inskrypcja, jest sentencja łacińska festina lente, czyli spieszcie powoli i od tej inskrypcji, od tej sentencji bierze się też zwyczajowa nazwa tego budynku, właśnie kamienica festina lente. Ale to nie jest jedyna sentencja łacińska, jaka pojawia się na nim. Poniżej, na drugiej części tej fasady pojawia się też druga sentencja Ars longa vita brevis, czyli sztuka jest długotrwała, a życie ludzkie jest
krótkie. I można powiedzieć, że te dwie sentencje właśnie odwołujące się do dawnych czasów, do starożytnego Rzymu, pojawiające się na tej kamienicy, są pewnym kluczem do zrozumienia, o co w niej chodziło Teodorowi Talowskiemu, bo ona także jest malownicza, ale przyjrzyjmy się temu, z jakich elementów została ona skomponowana. Przede wszystkim mamy, tak jak w kamienicy pod śpiewającą żabą, cegłę, która jest taka bardzo nierównomierna, tak jakby bardzo starodawna, nadgryziona zębem czasu, jakby była ręcznie formowana. Te cegły są no właśnie nierówne, mają różne wymiary, takie są chropowate. Pomiędzy te cegły są wstawione takie raz mniejsze, raz większe głazy, takie duże kamienie, tak jakby ten mur powstawał właśnie gdzieś dawno w średniowieczu, a do tego te różne elementy architektoniczne, jakieś filary, jakieś słupy, jakieś lodzie, które się tam pojawiają, wydają się być w takim chaosie. Trochę tak, jakby ten budynek właśnie nie został zbudowany od jednego razu, tylko Talowski sugeruje nam, że ta jego malowniczość i to takie romantyczne piękno to jest efekt wielu przebudów, wielu kampanii budowlanych, podejmowanych od czasów najdawniejszych, kiedy właśnie murowano tak trochę z kamienia łamanego, jakiegoś polnego, trochę z cegły, trochę to oprawiano jakimiś detalami architektonicznymi i tak kolejne pokolenia dokładały coś do tego budynku, tworząc właśnie taką długotrwałą, znacznie dłuższą niż ludzkie życie kompozycję architektoniczną, która trwa i trwa i trwa, ale oczywiście to znowu jest ta iluzja, znowu jest ta Talowskiego malowniczość. On buduje ten budynek właśnie tak, żeby nam się wydawało, że on jest taki starodawny, podczas gdy on wtedy, kiedy powstawał, no można powiedzieć, że był budynkiem nowoczesnym, bo to jest właśnie Talowskiego nowatorskie i takie bardzo indywidualne podejście do historyzmu, czyli do tego stylu, który wtedy panował. On czerpie wzorce z dawnych stylów, właśnie jakiegoś romanizmu, jakiegoś baroku, manieryzmu, z jakichś nurtów różnych, które pojawiały się także w krakowskiej architekturze w dawnych wiekach i komponuje z nich coś nowego, ale nie jakby skończone dzieło, tylko pokazuje nam na przestrzeni lat, jak mogła się zmieniać historia architektury, jak taki dom, kamienica jakaś mogła być przebudowywana i zmieniana i zdobywała tę patynę dziejów, którą on specjalnie na niej zaprojektował, abyśmy my mogli zawiesić na niej oko i zadumać się nad upływem czasu i właśnie wprawić się w taki romantyczny, trochę sentymentalny nastrój. Festina lente, spiesz się powoli i dłużej trwa sztuka niż ludzkie życie. No i pamiętając o tym właśnie romantycznym uczuciu, przenieśmy się teraz do naszej ostatniej bohaterki, kamienicy pod adresem Retoryka 9. To nie dość, że jest budynek, który zaprojektował dla siebie Teodor Talowski, gdzie był i projektantem, architektem i inwestorem, to jeszcze na parterze miał swoje mieszkanie. Więc można powiedzieć, że to jest budynek, w którym no, chciał pokazać najwięcej z tego swojego talentu. To była jego romantyczna siedziba, siedziba tej wielkiej indywidualności twórczej jednego z najwybitniejszych krakowskich architektów przełomu XIX i XX wieku. Być może najciekawszy, jeśli chodzi o nowatorstwo, jakie w tej swojej pierwszej fazie twórczości on prezentował właśnie, między innymi właśnie w tych kamienicach, które stoją przy ulicy Retoryka. I zastanówmy się tak, że zwykle, kiedy mówimy o kamienicy, także w naszych programach z cyklu Ulice i Kamienice, no to opisujemy jedną ścianę. No bo tak to już jest z kamienicami, że jak one stoją jedna obok drugiej, no to widzimy tylko tę frontową ścianę, fasadę. No ale dla Talowskiego to było za mało. On chciał zakomponować ten budynek w taki sposób, aby nie była to tylko ozdobiona jedna ściana, taka płaska fasada i tyle, ale wprowadzić w nią także jakiś element trójwymiarowy. I udało mu się to, bo zauważmy, że on cofnął fragment tego budynku tak trochę lekko w głąb, trochę nawiązując do tego, jak cofa się też fragment budynku sąsiedniego pod adresem Retoryka 7 i w tym momencie załamania muru pojawia się tutaj taki znowu wykusz. I ten wykusz jest nie tylko wysunięty przed linię ściany, przed tę fasadę, ale i obrócony pod kątem 45 stopni. W coś, co zwykle jest płaskie, on wstawia element trójwymiarowy i tak właśnie zagęszcza to, tę bryłowość i to zagęszcza tę fasadę tutaj właśnie takim akcentem bryłowym, przestrzennym, a z drugiej strony pojawiają się akcenty takie wgłębne, tak? Czyli ta fasada, która powinna być i zwykle była płaska, tutaj u Talowskiego zaczyna żyć trochę własnym życiem. Coś się wysuwa, coś jest obrócone, a z drugiej strony są wnęki, są lodzie, które
zapraszają nas, abyśmy zajrzeli trochę w głąb. I ponownie, tak jak to było w tych innych budynkach, to także jest zakomponowane na pozór przypadkowo, na pozór lekko chaotycznie, ale wszystko tu jest pod kontrolą Talowskiego. Wszystko służy temu wrażeniu romantyczności, malowniczości, takiemu indywidualnemu właśnie podejściu, niezwykle twórczemu do tego, jak można zaprojektować po prostu zwykłą płaską ścianę. Co można zrobić, aby ona była niezwykła, przestrzenna, trójwymiarowa i nie pozostawiała nikogo, kto ją ogląda, obojętnym. Ten budynek nazywa się zwyczajowo pod osłem albo pod herbem. Tutaj pojawia się taka rzeźba osła, ponadnaturalnej wielkości głowa osła, właśnie nad tym najciekawszym elementem, czyli tym wykuszem, który jest wysunięty i lekko obrócony. Bardzo właśnie piękna, malownicza interpretacja tego, jak można zrobić coś z niczego, coś ciekawego z najzwyklejszego tematu jednej prostej ściany. No to jak to było z tym Talowskim? Był czy nie był polskim Gaudim? No cóż, na pewno Antoni Gaudi i Teodor Talowski mają ze sobą wiele wspólnego. Obaj tworzyli w podobnym okresie, na przełomie XIX i XX wieku, obaj tworzyli na przełomie stylów historyzmu i secesji. Obaj tworzyli budynki, które można nazwać malowniczymi i obaj byli indywidualistami i to jest też cecha, która ich od siebie odróżnia, bo skoro każdy z nich był indywidualistą, był oryginalny, to znaczy, że każdy był oryginalny na swój własny sposób. Moim i Radka zdaniem nazywanie Teodora Talowskiego polskim, małopolskim, krakowskim czy galicyjskim Gaudim jest tak naprawdę niekorzystne dla obu tych architektów. Twórczość Teodora Talowskiego jest wartościowa nie dlatego, że jest podobna do czegoś, co stworzył jakiś inny architekt, chociażby z Barcelony. Twórczość Teodora Talowskiego jest wartościowa i wyjątkowa właśnie dlatego, że stworzył ją Talowski. Więc może niech Talowski zostanie dla nas po prostu Talowskim. Czyli podsumowując, jakie są kamienice projektu Teodora Talowskiego, na przykład te tutaj przy ulicy Retoryka? Malownicze, niekonwencjonalne, łączące w sobie różne wątki, nurty i style, aby stworzyć jedną niesamowitą, niezwykle twórczą całość, od której po prostu nie można oderwać wzroku. Zachęcam gorąco do tego, aby przy kolejnej wizycie w Krakowie zobaczyć nie tylko Wawel, Sukiennicę, Barbakan, ale także przyjść na przykład tutaj na ulicę Retoryka i przyjrzeć się tym niezwykłym budynkom, docenić kunszt, talent i kreatywność tego architekta sprzed ponad 120 lat i zachwycić się tym, jak można niesamowicie twórczo podchodzić do projektowania. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć ulicę i kamienicę z Katowic i tutaj, aby zobaczyć ulicę i kamienicę z Gniezna. Kliknij także tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękujemy. Do zobaczenia.